Czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian, 12 rozdział, 21 werset? Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Dać się zwyciężyć złu to leży w charakterze starej natury. Reagujemy wtedy w sposób cielesny na wszystko, co nas spotyka. Rozmyślamy o tym, co złe i dajemy się ponieść od ruchom, Starej natury. Apostoł Paweł jednak nawołuje nas, zło dobrem zwyciężaj. To szlachetna zasada Boża odpowiadająca nowej naturze. Gdy w mocy Ducha Świętego będziemy zajmować się tym, co dobre, wtedy będziemy w stanie przezwyciężać zło zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Stąd możemy przejść dalej z. Bardzo ważnym zagadnieniem, które jest bardzo bliskie temu wcześniejszemu wersetowi, to znaczy postawa wobec władzy, postawa wobec rządu. Rzymian 13, rozdział od 1 do 7 wersetu porusza kwestię postawy, jaką powinien zająć chrześcijanin wobec władzy. Wersety te jednoznacznie określają nam cel, w jakim Bóg ustanowił władzę oraz powinności, jakie powinniśmy spełniać wobec tych zwierzchności. I przede wszystkim władza to jest władza Boża. Bóg rządzi. Ale jeśli popatrzymy na rozdział 13, werset 1, listu do Rzymian. List do Rzymian 13.1. Czytamy tam: Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Jako chrześcijanie akceptujemy władzę na wszystkich szczeblach. Oraz poddajemy się ich zarządzeniom. Władze te ustanowione są przez Boga. Aby lepiej to zrozumieć, musi się trochę cofnąć w czasie. Aby lepiej to zrozumieć, musimy się trochę cofnąć w czasie. Bóg sprawuje rządy nad krajami w dwojaki sposób. Z jednej strony czyni to w sposób, Bezpośredni. Z drugiej zaś jest to zarządzanie opatrznościowe. Gdy król Dawid, a następnie jego potomkowie był królem nad Izraelem, rządy Boże były sprawowane bezpośrednio. Bóg oznajmiał mu, co ma czynić, co miał czynić. W kwestii pytań i decyzji, król zwracał się do Boga, który określał mu bezpośrednie wytyczne. Taka forma sprawowania władzy powróci jeszcze w czasie nowego przymierza, kiedy zacznie się nowe przymierze, wtedy rozpocznie się tysiącletnie królestwo pokoju na ziemi, i taka forma sprawowania władzy powróci jeszcze w czasie tysiącletniego królestwa. Z chwilą, gdy naród izraelski został uprowadzony do niewoli, z uwagi na jego niewierność i wskutek poddania tego narodu Bożej dyscyplinie, Rozpoczęły się czasy narodów. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza 21-24. Ten przedział czasu będzie trwał od władcy Nebukadnezara albo Nabuchodonozora i zakończy się u progu Nowego Przymierza, przed rozpoczęciem Nowego Przymierza, u progu Tysiącletniego Królestwa. W tym czasie Bóg sprawuje swoje rządy na zasadzie opatrzności z ludzkiego punktu widzenia, rządy tworzone są na drodze pewnych działań politycznych, którym towarzyszą nawet przejawy przemocy, jednak za kulisami tych wydarzeń władza sprawowana jest z góry przez samego Boga, i o tym mówi nam m.in. Księga Zachariasza 6 1. Począwszy od potopu, Bóg ustanawiał władzę dla utrzymania porządku i List do Rzymian, rozdział 13, werset 2, pogłębia to nasze poznanie w tym zakresie, objawia nam, że przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Werset mówi nam jednoznacznie. Że ten, który sprzeciwia się, ten, który przeciwstawia się władzy, lub choćby ją jakoś właśnie tutaj w sposób nieżyczliwy recenzuje, przeciwstawiając się lub siejąc zgorszenie przeciwko jej postanowieniom. Czyli werset mówi nam jednoznacznie, że ten, który przeciwstawia się władzy i jej postanowieniom, Grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, grzeszy przed obliczem Bożym. Ten podwójny sprzeciw pociąga za sobą podwójny sąd. Z jednej strony je, ręki Bożej, czyli dyscypliny, się taki człowiek może spodziewać, z jednej strony z ręki Bożej jako działanie dyscyplinarne. A z drugiej zaś strony, ze strony ziemskiej władzy jako kara należna w konsekwencji dopuszczenia się wykroczeń. Jak wiemy z 13 rozdziału wersetu trzeciego jest tutaj opisana rola rządu, i rola rządu jest opisana w Rzymian 13.3. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy, czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Według woli Bożej władza musi być postrachem wobec wszystkich tych, którzy czynią zło. To jest nie przestrzegając ustalonych przez nią praw. Czyli nie przestrzegają ustalonych przez nią praw. Tacy, według ustalonego porządku, muszą spodziewać się kary za popełnione wykroczenia. W ten sposób zło jest kontrolowane przez władzę. W przeciwieństwie do tego, ten, kto czyni dobrze, to znaczy stosuje się do obowiązujących praw, nie musi obawiać się władzy, jakże powinniśmy być wdzięczni Bogu za istniejącą władzę. Gdyby jej nie było, obowiązywałoby prawo tego, kto silniejszy. Najsilniejsze panowałoby bezlitośnie na, nad najsłabszym. I tak oto jesteśmy napominani, aby czynić to, co dobre. Jeśli nie przestępujemy prawa, jesteśmy pod jego osłoną, unikając poważnych zagrożeń i trudności. I werset czwarty objawia nam. Ze strony bożej kolejne informacje. Jest ona bowiem na służbie u Boga. Tobie ku dobremu, jeśli czynisz źle bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Władza jest i pozostaje w służbie u Boga. Bóg wspiera rządzących, o ile ci sprawują swą władzę sprawiedliwie i okazują współczucie. Te dwie zasady na początku czasu narodów zostały przekazane przez Boga królowi Nebukadnezarowi, Nabuchodonozorowi w Babilonie i opisuje nam to Księga Daniela 4:27. Bóg przestrzega ludzi u władzy, aby sprawiedliwie sprawowali rządy. To oznacza, że każdy jest równy w obliczu prawa. Jest to niezwykle ważna zasada, która ma swe Wielkie znaczenie w krajach, w których żyjemy. Ponadto władza jest pouczana, aby okazywała miłosierdzie względem najsłabszych i najniżej postawionych w danym społeczeństwie. Władza, która opiera się na zasadach, jest dobra dla wierzących. To dlatego nie powinniśmy wypowiedzieć złego słowa przeciwko władzy, ani się jej przeciwstawiać, ale dziękować Bogu za nią. I modlić się za nią, jeśli czynisz źle, bój się, gdyż istnieje policja lub inne narzędzia, które noszą miecz. Chodzi tu o siłę władzy, przymusu, aparat przymusu, który sprawuje kontrolę nad egzekw egzekwowaniem prawa, nie na próżno miecz nosi to wskazuje nam na potencjalne sankcje nakładane przez rządzących, którzy, jeśli trzeba, są władni karać wszystkich opierających się władzy, jest w służbie uboga. W celu prewencji i wymierzania kary władza jest organem, który odpłaca w gniewie temu, kto czyni źle. Władza nakłada mandaty, wtrąca do więzień, a nawet jak w wielu krajach, może skazać na śmierć i wykonać wyrok śmierci. Wierzący powinien być zatem posłuszny władzy, i to objawienie jest pogłębione przez to, co objawia Bóg w wersecie 5 rozdziału 13. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem lecz także ze względu na sumienie. Konieczne jest, aby ci, którzy są wierzącymi podporządkowali się władzy i o ile tylko jej prawo nie przeciwstawia się bezpośrednio Bożej woli, albowiem w takim przypadku ma zastosowanie pouczenie zawarte w dziejach apostolskich, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Dzieje apostolskie piąty rozdział 29 werset. Chodzi tu o wszystko to, co jest ewidentnie sprzeczne ze Słowem Bożym. Jest jeszcze inny powód, dla którego chrześcijanin powinien pozostać posłuszny władzy. Jest nim sumienie. Nieposłuszeństwo wobec władzy to grzeszenie względem Boga. Jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Przeciwstawianie się Jego, Bożym postanowieniom. Werset szósty pogłębia nam to po objawienie słowa Bożego w tym zakresie i to jest Rzymian 13:6. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są niewolnikami Bożymi, sługami Bożymi, po to, aby tego właśnie strzegli. Jest rzeczą sprawiedliwą przed Bogiem, że płacimy sumiennie nałożone na nas podatki. Z kolei werset 7: Oddawajcie każdemu to, co mu się należy? Komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu honor albo cześć, cześć. Bożym pragnieniem jest wywiązywanie się przez nas ze wszystkich naszych obowiązków. Co należy zrobić, jeśli poniesiemy szkodę wyrządzoną nam przez rząd, czy ten świat? W takiej sytuacji możemy na to zwrócić uwagę, tak jak niegdyś zrobił to. Abraham wobec Abimelecha, wypomniał mu sprawę studni z wodą, którą zajęli przemocą słudze Abimelecha, o czym mówi Pierwsza Mojżeszowa 21, 25. Sam Pan Jezus Chrystus także odpowiedział niewolnikowi, który go uderzył podczas stawienia się przed Radą Najwyższą. Jeśli źle powiedziałem udowodni, że źle. A jeśli dobrze, dlaczego mnie bijesz? Tak mamy napisane w Ewangelii Jana, 18 rozdział, 23 werset. Także musimy mieć szczere uczucia nie tylko wobec władzy, ale mówi o tym werset ósmy, 13 rozdział listu do Rzymian, werset ósmy mówi: Nikomu nic wini, nie bądźcie prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełni. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Nikomu nic winni nie bądźcie. To znaczy, że nie mamy się zadłużać. Nie chodzi tutaj o zadłużenie hipoteczne, które ma pokrycie w postaci konkretnego zastawu. Na który zgodził się kredytodawca, i gdy zabierze ten zastaw, to kredyt jest uregulowany. To znaczy, że w pewnym przedziale czasu płacimy konkretne faktury wraz z potencjalnymi kosztami kredytu pod zastaw i w każdej chwili możemy spłacić pełen dług na żądanie wierzyciela. Wtedy to nie jest zabronione. Mamy natomiast i za to jesteśmy odpowiedzialni miłować jedni drugich. Ten przejaw miłości ma być urzeczywistniany wobec braci ludzi zagubionych na tym świecie i każdego z naszych bliźnich. Ten bowiem, kto miłuje bliźnik, wypełnił prawo zakon. Jako chrześcijanie nie podlegamy jako tacy zakonowi, jednak gdy okazujemy miłość względem innych ludzi, tak jak sami zostaliśmy przecież cudownie umiłowani, wypełniamy to, czego wymagał zakon. I Słowo Boże w 13 rozdziale, wersety od 9 do 10, mówi przykazania bowiem, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego, miłość bliźniemu swe, złego nie wyrządza. Wypełnieniem zaś prawa zakonu jest miłość. Przykazanie miłuj bliźniego swego jak siebie samego zawiera w sobie wszystkie inne przykazania zakonu odnoszące się do życia społecznego człowieka. Jeśli miłuję bliźniego, tak jak siebie samego, to niczego mu nie kradnę, nie zabijam go, nie zabieram jego żony i tym podobne. Jakże wyraźnie dostrzegamy, że to przykazanie łączy w sobie wszelkie pozostałe, odnoszące się do tej sfery życia każdego człowieka. Miłość wobec Boga i ludzi to sedno zakonu. Wypełnia ona wszystkie żądania, wszystkie wymagania, i potwierdza nam to słowo Boże zapisane w Mateusza, 22 rozdział, od 36 do 40 wersetu. Z kolei werset 11, rozdziału 13, wskazuje nam na Dzień Chrystusowy i na nasze życie wynikające z Dnia Chrystusowego. A to czyńcie wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Żyjemy na świecie, na którym panuje duchowa moc. A Pan Jezus Chrystus jest jeszcze nieobecny. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. Żyjemy na świecie, na którym panuje duchowa noc. Noc jest ciemno, a Pan Jezus Chrystus jeszcze jest nieobecny. To jednak już nie potrwa długo. Jesteśmy coraz bliżsi poranka. Czuwanie, czuwanie to nakaz dla wykupionych, którzy są własnością Chrystusa, gdyż oczekują dnia. Jesteśmy bliżsi naszego zbawienia niż kiedy się nawróciliśmy. Przez zbawienie należy tu rozumieć przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby nas porwał, abyśmy z nim byli już na wieki w chwale. Każdy kolejny dzień zbliża nas do tego cudownego zbawienia. Gwiazda poranna, która oznajmia dzień, już zajaśniała w sercach naszych. Teraz oczekujemy na jej przybycie. I werset 12 13 rozdziału potwierdza nam to: noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Noc to czas, podczas którego Chrystus Jezus Pan nie jest rozpoznawany jako Pan. Na czele stoi szatan. Bóg tego świata i ludzie tego świata wykonują jego wolę. To czas, w którym obecnie żyjemy. Dzień to czas, kiedy Chrystus, Jezus Pan zostanie uznany za Pana, natomiast szatan będzie związany, a wszelcy wikrzyciele zostaną natychmiast ukarani. To będzie czas nowego przymierza dla Izraela i Judy. To będzie dla pogan czas tysiącletniego królestwa, a dla Izraela i Judy będzie to czas nowego przymierza. Chociaż żyjemy jeszcze w czasie nocy pod nieobecność Pana, to jednak nie należymy do nocy. Żyjemy według zasad dnia. Poddajemy się zwierzchności pana Jezusa Chrystusa i pragniemy pełnić Bożą Wolę. Noc postępuje coraz bardziej, a to oznacza, że ciemności wzmagają się, ale jednocześnie, że dzień jest coraz bliżej. Ten dzień rozpocznie się, gdy pan Jezus Chrystus ukaże się w mocy i chwale. On stąpi tu na ziemię i będzie tu panował w czasie nowego przymierza. W poczuciu takiej perspektywy odrzucamy wszelkie uczynki ciemności, oczyszczajmy się od wszelkiego zła i ubierajmy zbroję światłości. Żyjemy jako dzieci światłości. W świetle naszego pana potrafimy rozróżnić zło i je niezwłocznie osądzajmy. Jego światło jest dla nas swoistą bronią i uczynkami ciemności. Trzynasty werset trzynastego rozdziału listu do Rzymian koncentruje się z kolei na tym, że mamy postępować przystojnie jak za dnia nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w sfarach i zazdrości. Wprawdzie żyjemy jeszcze w nocy, ale nie należymy do nocy, należymy do dnia. To powinno być widoczne w naszym życiu, przez to, że nie będziemy mieli nic wspólnego z postawami nienależącymi do tego, co jest światłem. Biesiady i pijaństwa mówią o niepohamowanym czerpaniu przyjemności z przemijających uciech ziemskich. Rozpusty i rozwiązłość to grzechy osobiste człowieka. Sfary i zazdrości to życie w niezgodności z innymi ludźmi. 14 rozdział listu, XIII rozdziału listu do Rzymian mówi Obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciał, by zaspokajać porządliwości. Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, to inaczej niech postawa, jaką prezentował Pan Jezus Chrystus będzie widoczna w Waszym życiu. W Ewangeliach widzimy wspaniałe słowa, doskonałe uczynki, które powinniśmy naśladować. Tak. W Ewangeliach widzimy wspaniałe słowa i doskonałe uczynki Pana Jezusa Chrystusa, które powinniśmy naśladować. Zdanie, nie czyńcie starania o ciało, aby zaspokajać porządliwości, nakazuje nam, abyśmy odrzucili zajmowanie się tym, co oferuje świat, a co wiąże się całkowicie z naszym ciałem. Kolejnym tematem jest chrześcijańska wolność, którą omawia list do Rzymian w 14 rozdziale od pierwszego wersetu do piętnastego rozdziału siódmego wersetu.